Siemanko, jestem Lucek, a to jest Driver San Francisco. Moi drodzy, zaczynamy kolejny odcinek i zacznę od misji głównej, czyli tej takiej jakiejś tutaj nie żółtej. Co to mamy zrobić? Zobaczcie, korweta Z06. Fantastycznie. Dobra. Co musimy zrobić, moi drodzy? Cel. Dojedź do szpitala. Jedziemy do szpitala. Gdzie jest szpital? Szpital jest tu. Zaraz skręcimy sobie w lewo. Goddammit. Czy to jest wersja driftowa? Tej korwety? Oh my gosh. To jest wersja... A, to chyba tylko... Ładny! To jest chyba tylko jedna wersja w tej grze. Kurczę, chcę to w końcu powiedzieć. God damn it! No i tutaj już jest ten cały szpital, do którego miałem dojechać. Tu w sumie kawałek drogi, tak? Aha, to jeszcze nie tu. God damn it! Dlaczego gra mi każe tutaj jechać? Nie rozumiem tego. Zaraz się lepiej poczujesz, jak będziemy więcej driftować, man. To jest korweta. Wow, wow! Ej, czy to było El Camino? Oh yeah, zobaczcie jak to się robi w San Francisco. Lecimy tam. El Camino jest, ja muszę El Camino kupić, to jest fajna bryka, naprawdę. Tu muszę skręcić. Oh, 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 oh. Kurde, jeszcze kawałek trzeba podjechać. Uprzedzanie, myk. Aha, to tu też się dostaje, fajnie. No jak mnie to Goddammit. Ja nie umiem chyba driftować tą korwetą. Przynajmniej nie w ruchu ulicznym. No Sam, it's the hospital we're going to. The hospital. No nie mogę, po prostu coś mi nie idzie dzisiaj w tej grze, bez kitu. Zobaczcie jak ja jeżdżę. Kurde, naprawdę. Już dzisiaj chyba w ogóle do korwety nie wsiądę. No tak się cieszyłem, że pierwsza misja będzie w korwecie. No nie wytrzymie. No nie idzie w ogóle, nie idzie. W poprzednim odcinku, jeśli pamiętacie, bawiłem się trochę Lamborghini Murcielago LP640. I no tak niespecjalnie się tym samochodem jeździło. Bardzo, bardzo niestabilne jest w tej grze. Trochę głupio, co nie? To jeszcze nie... O, już! Tutaj? Gdzie tu jest szpital? Okej. Dobra. I tu mamy misję Tenera, ale to sobie zostawię na później. Teraz chodźmy sobie zrobić może... Chwileczkę, tu jest jakiś wyścig odblokowany. No tak, kupując warsztaty odblokowują nam się też kolejne wyścigi. I tu jest jeden do zrobienia. Podczas wyścigu do Mariny. No dobra, zobaczmy. Tutaj jeszcze nie jechałem. Cel. 2 minuty 30 sekund. Myślę, że jak najbardziej do osiągnięcia. Tak. O, Diablo! Super Veloce bodajże. Nie, to jest jakieś inne Diablo. Dobra, lecimy. Fajnie wygląda w tej grze. Prawdziwy klasyk, co? No mam nadzieję, że tym samochodem pójdzie mi dużo lepiej niż korwetą, którą przed chwilą jechałem. Bo to była tragedia, kurczę, no nie mogłem się wydostać z jakiegoś tam korka, gdzie były trafiki, tak? To była katastrofa, tak mi to wkurza, jak trzy razy pod rząd przypieprzam w kilka samochodów ruchu ulicznego, no to jest... Ile to wyciąga? Wow, 330 km na godzinę, to jest poważna prędkość jak na tą grę. Dobra, tu musimy gdzieś skręcić. O, tym się dużo fajniej driftuje. Znaczy tutaj było dużo szerzej, tak? No to w sumie... Wow, wow.
sumie można powiedzieć, że po prostu lepiej jest, nie? Driftować w takim ruchu ulicznym. No zobaczcie, fajnie się wymija mi teraz te auta wszystkie. A korwetom jakoś nie. Korweta coś tutaj ją zarzucało, tutaj nie można było jej opanować i tak dalej. A dobrze, że już jestem w Lamborghini. Lubię korwetę, ale kurczę, dzisiaj mnie wkurzyła po prostu. Dobra. Te Diablo... Czy ono chyba też ma napęd na 4 koła, zgadza się? Na pewno tak. A ciekawe jak w środku wygląda. Wow. Trochę już styrane te moje Diablo. No i fajnie! Lucek zmienia kamerę i zobaczcie co się dzieje. Ale zobaczcie, te zegary tutaj... Wszystko działa, tak? Wszystko fajnie wygląda. Wow. Kurde, jak na taką starą grę, to naprawdę szok, no nie? Kiedyś. Wow. O. No dobra, jakoś pykło. Tu był ten, DeLorean. Fajne takie Diablo w środku, żółte. Ile miałem czasu? Spokojnie. Bardzo dobry czas miałem zresztą. Miałem jeszcze 17 sekund nad czasu, tak? Tutaj mamy jakąś misję główną, a zobaczmy sobie, co to będzie. Porsche! Znaczy rów, tak? Tutaj się nazywa to rów. You undercover cops think you're so goddamn smart. We'll take a look up ahead. Two trucks. Good luck. Oh. Two? Chyba będę musiał zatrzymać jakieś ciężarówki. Zaraz zobaczymy. Wow, ale fajnie wygląda ta porszawka, co? Don't worry, we're in the right car to do this. Fast and low. You sound like you've done this before. Sort of. Łowy skok! Okej, okay, dobra, już sobie daruję te skoki. Jak tu trzeba jechać? O, super, no to gnamy do przodu. No i ciekawe, ile ten rów wyciągnie. Rów RT12. Okej. Okay. Muszę pod ciężarówkę się wbić i rozbroić bombę. Ale dziwne, bo tu w sumie co? Co by tu miało zdetonować, jak tutaj jest sama platforma. O, nie mogę tu wyjechać. A nie, mogę. Dobra, super. Jeszcze jedna. Isn't false hope a bitch? I've got 10 more just like them cruising the city. Enjoy. Oh man, we're screwed. No, we're not. I know a guy who knows a guy. So okay. Nie wiem gdzie oni są i mamy na to mało czasu, ale tu mogę sobie nawrócić. O dobra, widzę te ciężarówki. God damn it. Gdzie oni jadą? Oni jadą na dole. Okej. Okay. Oh my gosh. Zobaczcie. To co mam zrobić? Rozbroić, czyli muszę dostać się do jakiegoś samochodu. Tu mamy GT500. Okej. Okay. Raz, nawet nie będę podjeżdżał, bo nie ma czasu na to. Dokładnie. Musimy się szybko ruszać. Mamy tutaj Challengera. Wbijamy. Okej. Okay. Pięknie. Lecimy dalej. Co tu jeszcze do zrobienia? O kurde, gdzie będzie najbliżej? Nie mam pojęcia. Tutaj, proszę bardzo. I... pod spodem. Ej! Okej. Okej, okay, tutaj mamy też GT500. Dobra. Rozbrajamy. Z tyłu jest jeszcze jedna. Co tym razem? O kurde! No to tym się wbijamy. El Camino. No zobaczcie jak ta bomba tutaj... Nawet rzeczywiście ona tu jest, co nie? Okej. Okay.
Wiecie co, tutaj jest coś ciekawego, zobaczmy. Aha, tutaj sobie ciężarówka po prostu stoi, dlatego trzeba się z autostrady wpieprzyć tu. El Camino, fajnie. Wbijamy. Ile mam jeszcze czasu? 2 minuty. Idź mi stąd, Range Rover. Ona się rusza? Nie, stoi w miejscu. Dobra. No czemu ty trąbisz, koleś, jak ja stoi mi w miejscu? Dobra. Tu mamy 2, w sumie jeszcze 4 zostały, zgadza się? Okej. O, tutaj trochę zasłonięta sytuacja jest, zobaczcie. Wow. Okej. O nie, jeszcze 3 zostały, czyli było w sumie 5. Minuta 24 sekundy. Czas mryga mi na czerwono. Rozprasza mnie to trochę. Mamy tutaj jakiegoś Mustanga. Ciężko określić, który to jest dokładnie model. No dalej, wbijaj się tu. Okej. I znowu GT500. Ja nie wiem, co to GT500. Cały czas tutaj są. Okej. I zostało jeszcze. Została jeszcze jedna ciężarówka. O man. Muszę sobie tym odjechać. Dobrze. I tutaj coś mamy. Jaguar. Pięknie. XFR. Dziwny jakiś. To nie jest wersja sportowa, zdaje się. Zmieszczę się tym tu w ogóle? Udało się jakoś. No i pięknie, załatwione. No na pewno już nie, poradziliśmy sobie z tym bez problemu. I tu mamy jeszcze jedną żółtą misję. Albo wiecie co, odblokuję sobie. Albo dobra, zrobimy misję. Tu jeszcze mam 2 garaże, o rany. Jestem ciekawy, co w nich sobie odblokuję. Po tej misji sobie to sprawdzimy. Damn it, Ron. I know there's crates of fake meds right there on the damn street. They got permits, right? And we've got a procedure to follow. We'd need a warrant, and by the time we got one, the stuff will... Dobra, spróbujemy coś zaszalić, pozaszaleć poza prawem, kadecie. Co robimy? Jedziemy tu, okej. Da się tu sygnały włączyć? Wow! This is that other one. I wish. I mean it. We're gonna take this car and destroy thousands of dollars worth of counterfeit meds. You see? Zjeżdżają z drogi? Gdzie tam zjeżdżają? Zobaczcie. Jaka lipa. No dobra, zobaczmy. Okej. Ale w sumie od tych sygnałów powinni zjeżdżać z drogi, no kurde. To jest driver, gra o samochodach. No już powinni takie coś zaimplementować. To już nie fajnie, to mi się nie podoba. Okej. Zostaje chyba czas za... za wysoko! Dostaje czas za zniszczenie każdego czegoś. O, oh, man! Cholera. 2 sekundy. Sekunda, sekunda. Trzeba uważać jednak. O! Oh. Dammit! Jedź, Lucyk! Sekunda. Ale wolny, to jest... to jest Ford Crown Victoria. No. I tu mamy metę. Jak? Hey, that's the deal. Steady, Ron. Are we gonna finish oh. this? Yeah, what the hell? We've gone this far. I'm gonna show dobra. These guys how real police work. Boom! A, tak słabo wyszło. Ale tu mamy coś... No, co on mi tu bierze? Kurde, zawsze te zderzenia są masakryczne tutaj. I... BOOM! Ja pierdziele, ale rybło. I... BOOM!
kurde. I BOOM! O kurde, strasznie ciężkie te są. Te ciężarówki, co? I BOOM! Będzie dwa razy? Czy nie będzie? Nie, jeszcze trochę i tam energii zostało, ale... Ale rzeźnia, zobaczcie. A ciekawe, czy będę mógł ją holować. Ach, kurde, już jej nie dogonię. Jaguar. BOOM! Wow! Zajebiste to jest, bez kitu. Ojej. Dobra, wiecie co? Chodźmy sobie zobaczyć teraz te obiecane garaże. No myślę, że się coś fajnego w końcu odblokuje, co? Ile to kosztuje? 5000, ła, kupujemy. Alfa Romeo. Rom Spider? I 8 innych samochodów plus jedno wyzwanie. Alfa, tak? Jak to wygląda? Czy jakaś w ogóle nowa marka się... O, coś tutaj było. Lamborghini, to wiemy. Jaguar, ale tego chyba nie było. Hornet, ciekawe co to jest. O, zobaczcie, ciężarówki. Nie wiem po co ciężarówki mi kupować, ale fajnie, że są. Można też autobus sobie kupić. McLaren, Pontiac, Oldsmobile. Co jest z Oldsmobila? O, nie widać jeszcze. Roof, już mamy roofy, zobaczcie. O, jak pięknie, już wszystkie mam od... O, Carrera. Wow. Co to takie szybkie? CTR Yellow Build. Nie no, ale tą Carrerę muszę mieć. Carrera, nie? Fajnie, co tu jest? Jakieś coś Volkswagen. Co z Volkswagen? Wow, to jest dobre. Biorę to. Biorę tego buggy. Wybieram, ale jeszcze chcę zobaczyć co tu jeszcze było. Volkswagen i coś jeszcze tutaj mamy. Jakiś buggy też będzie. No dobra. Wyzwania. A wiecie co, kupię sobie jeszcze drugi warsztat i zobaczę co tam mi się odblokuje. Wow! Ale jaja. O nie, ja muszę sobie tym pojechać jakiś wyścig. Zajebista bryka. Szkoda, że tak mało mocy ma. Wolałbym, żeby to tak aż cię w ziemię wtapiało, jak przyspiesza, nie? No ale dobra, tutaj mi się odblokował jakiś wyścig. Dobra. Później sobie go jeszcze zobaczymy. Teraz chodźmy do tego warsztatu. Ile to kosztuje? O man. 100 tysięcy. A mam tylko 55 tysięcy. FSI Quattro mi się odblokuje tutaj. No dobra, no to... Ej, spadaj, nie chcę tego kupować. W takim razie zobaczmy sobie jakiś wyścig, może tym moim nowym autem. Jeśli to w ogóle można nazwać auto. Autem. O, zobaczcie sobie tutaj. Czy ja tu będę jechał w ogóle tą moją bryką, czy nie? Mam nadzieję, że tak. Aha, zmierz się z hiperwozem w wyścigu po autostradzie. Wow, to może być ciekawe. Graj. Ogoni Zonda Cinque kontra McLaren F1. Moi drodzy. Ale zajebiście, to jest hiperwóz. Gonimy. Wow, ale pędzi ta Zonda. McLaren F1, zobaczcie. To jest tylko jedno siedzenie. To jest samochód dla egoistów. Tak, dla kawalerów. Bez kitu, dla mnie samochód. F1 to jest samochód dla kawalerów. O ty! Ale się spycha! Co on? Ej, patrzcie jak się... To się nie za bardzo można patrzeć do tyłu, nie? To jak kurczę w jakimś wanie, jakbyśmy... Wow, jakbyśmy w jakimś wanie jechali. Goni mnie! O skubany. O skurwesyn! O. Dobra. Co się dzieje z tą kamerką? I została Zonda gdzieś z tyłu, moi drodzy. Gdzieś się poważnie rozbiła.
Ile tych punktów mamy tutaj do zaliczenia? Wow, to spoiler działa, wszystko tu działa, no nie. I just jizz in my pants. Tylko wiecie, czego mi brakuje? Tego, że z rur wydechowych nie leci dymek. Albo jakieś płomienie czy coś. Ja wiem, że to przeważnie przy takiej prędkości to już tego dymu nie widać być może, nie? Nie wiem jak w takich szybkich wozach, nigdy nie widziałem McLarena F1 na żywo. Zobaczcie, 45 km z górki, tak? No ale zobaczcie, F1, a przed chwilą jechałem też jakimś rufem, jechałem przecież Diablo i te samochody w miarę tyle samo jadą. 330 km na godzinę to jest taki chyba ogranicznik tutaj prędkości, nie mam pojęcia. Ale bardzo dobrze się trzyma drogi ta F1, fantastycznie, naprawdę. W ogóle nie driftuje nic, jak wiecie, puszczam gaz. To co prawda nie jest samochód stworzony do driftowania raczej. To auto właśnie jest, dlatego kierowca jest po środku, żeby... O! Żeby perfekcyjnie wóz był wyważony. Dlatego McLaren F1 słynie z tego, że jest to chyba jeden z najlepiej prowadzących się pojazdów seryjnych, samochodów seryjnych. O! No i super. Wygrałem, ale fajnie, fajnie. Twój czas. A jaki tu miałem osiągnąć w ogóle? Nie wiem, 40 patoli dostałem. Czyli mogę kupić sobie ten fajny nowy warsztat. Okej, moi drodzy, kontynuować zabawę w driverze San Francisco będziemy już w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia, na razie. Pa, pa.